jak już jestem i gdzieś się paraduję, to jest dla mnie folklor. Jest to strój letni, który składa się ze spódnicy, to znaczy szyty z materiału, kolor buraczkowy, no modny na jakiś tam okres czasu, bo były różne kolory, zielone, niebieskie, jaki kto sobie upodobał, ale i moda też była, jak była na buraczkowe, to buraczek. To jest zapaska do pasa. Zapaska do pasa nie różniła się od stroju zimowego, na przykład tak jak ja mam też zapaseczkę wełnianą i to jest zapaska tkana ręcznie i to są strączki, na przykład ja mam jeszcze takie pomponiki, nie wszyscy mieli, kto lubiał. Koszula typowo opoczyńska, haft krzyżykowy i to jest moda bardzo, bardzo starodawna. Także nawet i te koroneczki wykończenia i sam haft. Wzorowana ta koszula jest, bo to już jest nowa uszyta i tu mankieciki. Bardzo musiały być podobne do ramionczek. Kołnierzyk tak samo jest obrabiany, na przykład kolorem zielonym, nie wszystkie kolory. Były zielone, różowe, zależy od upodobania, no i od mody. I zaściągaczka. Co jeszcze? Korale. Korale kobiety nosiły naturalne, jak tutaj na przykład bursztyny, ale były jeszcze takie kościoki, nazywały się, z jednym takim dużym koralem. Co? I chustka na głowę. Chustka na głowę, na przykład jak na okres letni, musiała być jasna, biała, kremowa i też typowo opoczyńska, z frandzlami, wzór tutaj bardzo delikatny i tutaj motyw też bardzo delikatny. Co jeszcze? Buty. Buty jak te chodzili na wiosnę czy na jesieni, bo już latem też chodzili, ale buty były na paski letnie. I w kolorze czarnym. Natomiast mój strój różni się tylko tym, że na przykład ja mam chustkę czerwoną. Co znaczyła chustka? Kobiety chodziły do kościoła w takim kolorze chustek, w jakim była msza odprawiana, to znaczy w jakim ornacie ksiądz odprawiał mszę. Jak ornat był kremowy, chusteczki na głowę były kremowe. Jak czerwony ornat był, chustki były czerwone. Zielone, na przykład jak w zielonym. I co jeszcze? Strój zimowy. To jest kiecka. Też nie różni się szyciem, tylko że moja nie ma tutaj drobnych zakładeczek, bo to już jest wełniany strój, ale to jest też dawny, dawny strój. To jest kiecka, którą tkała moja mama. 80 lat na pewno ma. Zapaseczka do pasa też, ale koszulę na przykład to już sobie sama haftuje i tu koszula czym się różni. Tu jest haft krzyżykowy, u mnie jest haft płaski po nitce. To jest na przykład komplet do koszuli kobiecej. Kołnierzyk taki jak ja mam tutaj, tylko że inna obróbka, bo to jest haft krzyżykowy. Do krzyżykowych troszeczkę mniejsze robimy obrabiania szydełkiem. To jest mankiecik, a tu jest komplet właśnie, to są przyramki tak zwane, jak my mówimy. I to jest haft krzyżykowy. Mam haft płaski, rysowany. To jest ten, też jest komplet do koszuli. Kołnierzyk, mankieciki i przyramki. Ale jeszcze mamy haft płaski po nitce. Ten jest płaski rysowany, a płaski po nitce. To znaczy
Ja mam tutaj koszulę, to jest ta. I tu wykorzystujemy jeszcze haft do różnych serwetek. I właśnie to jest, którzy się bardzo zachwycają właśnie tym haftem płaskim po nitce. W opoczyńskim to jest tradycyjne. No i teraz modne na różnych serwetach, na ławy, na obrusy i tak dalej. Co jeszcze? Haftujemy, to jest też haft płaski, nie po nitce, tylko rysowany, ale tutaj te gwiazdki, znowu jest inna metoda, zakładanie na igłę. I też wykorzystywane są właśnie do chusteczek kawalerskich. I ta chusteczka właśnie jest na wzór mojej mamy, to znaczy moja mama haftowała dla taty chusteczkę. Tylko, że ta chusteczka służyła tylko jako do parady w kieszonce i dawała ją narzeczona swemu wybrankowi przed ślubem. Wykorzystujemy również hafty, jak tutaj jest ręcznik paradny. I on też jako paradny, on wisi jako tylko do parady. Jeszcze wykorzystujemy do zakładek. I tych zakładek haftujemy dużo, w różnych kolorach, na przykład też haftem krzyżykowym czy płaskim. I czarno-czerwony. To jest najstarszy haft, ten w opoczyńskim. Kiedyś nie było kolorów. Później nastawały kolory, już dodawało się tam żółty, niebieski do tego czarnego, a następnie później już kolorowe. No teraz to już mamy bogate hafty, a jak mówiłam, też hafty wykorzystujemy płaskie. I to jest właśnie haft płaski po nitce. Też jest piękny, tylko że jest bardzo, powiedziałabym, ciężki do haftowania, bo tu jest przybierany jak krzyżyk, to jest dwie nitki na dwie, a tutaj jest niteczka po niteczce. Tutaj jest na kwadratową, więc jak jest kwadrat, składamy na krzyż jeszcze raz i tak. I teraz jak wycinamy, musimy uważać, tu mam zaczętą właśnie wycinankę, żeby nie przeciąć tutaj z tym, bo jak się przetnie, niestety wycinanka się rozdwoi. Więc mam papier i wycinankę takimi nożycami. Potrzebne są okulary, jak dla mnie już. I ktoś powie, że na przykład takimi nożycami się nie wycina. Tutaj szczególnie zwracamy uwagę na ząbki. O! I bardzo ładnie się wycina. Takimi nożycami, gdyż te nożyce mają tu czubeczki równe. I co? Wycinamy na tym palcu. Nie tak, że w powietrzu. Tylko, żeby była stabilność. I trzeba równo trzymać. W ten sposób właśnie. Ząbki są różne. Na przykład te są grubsze takie, ale są i drobniutkie. Z tymi drobniutkimi, o jak teraz, bardzo takie ostre, jakbym powiedziała. I co? W opoczyńskiej też wycinance dominują wykrętasiki różne i wzory. No to na tym polega właśnie wycinanie. A ja tu pokażę na przykład już po wycięciu, jak mówię, żeby się nie przecięła ta wycinanka, musimy uważać, gdyż wycinamy i z jednej strony, i z drugiej. I to właśnie jest, świeżo wycięta wycinanka. To są rózgi. Już rózgi to wedle wzorów. Tutaj papier składamy tylko na pół. Na przykład tutaj będę miała dwie. Te rózgi.
z tym, że na przykład do wycinania wycinanek najlepszy jest właśnie taki papier, to się nazywa glancowy papier. Kiedyś był sprowadzany z Niemiec, ale wydaje mi się, że i w Polsce produkowali. Ale właśnie ten między innymi jest z Niemiec i on jest specjalny do wycinanek, dlatego że jest cieniutki i dobrze się wycina, bo jest miękki. No. I jak złożę też na przykład do wycinania takiej rózgi, na przykład pojedynczo czy podwójnie, jak tu mam podwójnie, tu mam pojedynczo, to też jak wycinam, jak z jednej strony zacznę na przykład wycinać, ja tu zacznę na przykład, o, to trzeba delikatnie, żeby nie poprzecinać i żeby ten papier się nie przesuwał. Więc ja muszę teraz jechać z drugiej strony i na przykład w ten sposób. Jeszcze równiej, żeby... była ta przestrzeń między jednym wzorem, a drugim. I na tym właśnie polega wycinanie. Zbieramy wydmuszki z jajek. O, to już są puste wydmuszki. Kiedyś żeśmy pisali, bo w ogóle tradycyjna pisanka opoczyńska to jest na gotowanych jajkach. Ale ze względu na sprzedaż tych pisanek nie chcieli na jajkach, tylko na wydmuszkach. Więc jeszcze lepiej, wydmuchujemy, jajko jemy i piszemy na wydmuszkach. Wydmuszka musi być dobrze umyta, po prostu odtłuszczona. I to już są czyste wydmuszki. Następnie rozgrzewamy wosk pszczeli. Ja tu mam taką lampę i tu mam wosk. I ten wosk jest rozpuszczony. Podgrzewamy, bo to pod wpływem ciepła i nakładamy wzory na jajka. Wzory są różne, przeróżne. W zależności od pisankarki. Każda ma swój motyw i wzór. Wzory czerpiemy z tych mód starodawnych, bo to są mody starodawne i właśnie z nich czerpiemy wzory. I co? Jak upiszemy taką pisankę, co robimy? To nie jest takie proste, bo trzeba ciągle, o, już mi nie pisze, ale trzeba dobrze podgrzewać i maczać leciutko czubkiem. Piszemy tak zwanym pisaczkiem. To jest pisak zrobiony z patyczka i tu z blaszki. Tę blaszkę składamy do środka i taki lejek musi być na dole. I tu się magazynuje wosk i nakłada na jajko. Następnie upisaną pisankę farbujemy. Farbujemy w farbach do wełny lub jedwabiu. I co jeszcze? Ta farba musi być temperaturę pokojową. Gdyby była za ciepła i włożyłabym do farby, więc rozpuściłby się mi wzór. Więc ten wzór musi się nie rozpuścić. Wkładając do farby, farbuje się tylko ta powierzchnia biała czy tam kremowa, w zależności od jajka. Po ufarbowaniu obeschnie, wysuszamy z tej farby i palimy w kuchni węglowej i rozgrzewamy. Gdy ten wosk na tym jajku się rozpuści, więc wycieramy ściereczką, zwykłą ściereczką bawełnianą. Jak wytrzemy, więc zostaje nam wzór. Ten wosk tu upisany, on jest starty. I zostaje nam właśnie wzór. O, tu już jest po farbowaniu i po starciu tego wosku. Jak jest kolor jajka biały, więc wzór na jajku wyjdzie biały. Jak jest kremowy, wyjdzie kremowy wzór. I mówię, wzory. Każda jedna pisanka jest prawie inaczej upisana, bo jak biorę jajko do ręki, to ja wiem już mniej więcej, jaki wzór mi wyjdzie i co ja mam pisać. Nieraz pomyślę co innego wyjdzie, no ale wzory, jak mówię, są prawie niepowtarzalne.
spódnica ślubna. Proszę bardzo, bieramy. Jest uszyta z białego materiału. Nie tylko teraz są białe, eleganckie suknie, ale i kiedyś też do ślubu. Kobiety, panny szły też elegancko ubrane. No, koszulkę wyciągamy, dobrze, ramionczka elegancko były. Teraz starsza druhna pomoże. Tak, w upinaniu. Żeby nie były sztuczne. Dobrze. Teraz co? Fartuszek do pasa. Też tkany. To jest wełniany fartuszek. Zapaska. Inaczej do pasa. Biała. Ona nie jest biała, ale dno właśnie zapaski jest białe na białym. Najważniejszy jest właśnie czepiec ślubny. Nie ja. Troszeczkę. Tak, tak. Troszeczkę. O, i tak. Tutaj zaciągniemy. Na ślubie haławianka nie miała. Na ślubie haławianka nie miała. Ciemnozielone wstążki targała, wstążki targała. Oj, wstążki, wstążki ciemnozielone. Oj, wstążki, wstążki ciemnozielone. Dziś moje serce jest zasmucone, wesołe będzie. Jest zasmucone, wesołe będzie. Kiedy mnie Janek za żonę weźmie, za żonę weźmie. Żeby po prostu ta tradycja nie zaginęła.